Nowodwórska TV. Thank you.
bardzo się obawialiśmy tego meczu, dlatego że oglądaliśmy kilka razy świt. Ma opanowane stałe fragmenty gry perfekcyjnie. No i mam ogromną satysfakcję, że dzisiaj z tych stałych fragmentów się bramki nie udało strzelić. Natomiast my rozegraliśmy pierwszą połowę, no mogę powiedzieć, bardzo dobrze. I szczęście dopisało, bo wpadły cztery bramki. Natomiast druga połowa, wiadomo, że była troszeczkę inna. To jakby trochę tych naszych zawodników uśpiło, chociaż myślę, że specjalnych błędów nie popełnili, ale już to nie były takie płynne akcje jak w pierwszej połowie. No cóż, ważne są dla nas trzy punkty, dobry mecz i to, co powiedziałem, satysfakcja, że troszeczkę naszego kolegę, mojego trenera Secherza rozpracowaliśmy i to jest największa satysfakcja, bo wiadomo, że ma doskonałe stałe fragmenty gry, a dzisiaj bramki nie zdobył. Dzięki. Ja tu się zgodzę z trenerem Broniszewskim. My nie mieliśmy dzisiaj atutów. W pierwszej połowie wszystkie cztery bramki to były bramki praktycznie filmowe. Pierwsza bramka ustawiła spotkanie. Dostaliśmy poprawkę po pięknej akcji i dwa groźne, bardzo dobre strzały z dystansu i było po meczu. Dziś ja wiedziałem, że dzisiaj będziemy słabsi fizycznie, że dzisiaj będziemy wolniejsi. To nie jest przy takiej kadrze, dość wąskiej, przy kontuzjach, nie jest dla nas dobre granie sobota, środa, szczególnie, że w środę graliśmy na okropnie ciężkim terenie, w błocie i dzisiaj tego były konsekwencje. Jakby dłużej wynik korzystny czy remisowy się utrzymywał, wiadomo, że chłopcy więcej by z siebie mogli dać. Tak, bramki, które strzelił przeciwnik, już ustawiły spotkanie i było po meczu. Wszystko na tym temat. Nowodwórska TV.